Siemaczko legendy, witam was w kolejnym odcinku, gdzie serwuję wam najnowsze wieści ze świata Pokémon GO. A dzisiaj powiemy sobie, ile trwa Shadow Ban oraz najnowsze informacje odnośnie eventu, który nadchodzi już dużymi krokami. Zapraszam! Zacznijmy od Shadowbana, gdzie najpopularniejsza strona sieci odnośnie skanerów Pokémon GO oświadczyła, że nie może sobie sprostać właśnie z najnowszym systemem, jakim jest Shadowban w Pokémon GO. Twórcy strony Rocket Map powiedzieli nam oficjalnie w swoim oświadczeniu, że są trzy kluczowe punkty, trzy ważne informacje odnośnie Shadowbana. Pierwsza jest taka, że nowe konta, które tworzone są na zasadzie botów, są banowane, weryfikowane od razu od 60 do 140 godzin od ich zaczęcia działania. Druga, tak jak wam mówiłem na grupie, minął zbyt krótki czas, żeby wam zweryfikować, ile tak naprawdę trwa Shadowban. Dobrze wiemy, że softban da się blokować na dwojaki sposób. Pierwszy jest przekręcenie 40 razy Pokestopa, a drugi odczekanie godziny, tak około godziny. W przypadku Shadowbana jest to okres od 6 do 10 dni, gdzie, tak reasumując, można potwierdzić, że jest to ban na tydzień czasu. I trzecia informacja mówi nam o tym, że konta, które zostały zbanowane i później odbanowane, dosłownie w krótkim czasie, bo jakieś do maksymalnie 4 godzin, dostają ponownego bana, jeżeli dalej korzystają z aplikacji osób trzecich. I tu było tyle odnośnie Shadowbana i w tej chwili możemy przejść do kolejnego newsu, gdzie w drugim tygodniu dzisiaj, czyli we wtorek od 13 czerwca do 20 będzie trwał nowy event. Fire and Ice, czyli prawie jak cały tytuł książki R.R. Martina. Ale nie o tym w tej chwili będziemy mówić. Tak jak wspomniałem, od 13 do 20 czerwca będzie nowy event, gdzie będą się respić Pokémony zarówno lodowe, jak i ogniste. Informacja ta pochodzi od teamu Evolution na Twitterze, którzy do tej pory ani razu się nie pomylili odnośnie tego, co ma nadejść w najbliższym czasie w Pokémon GO. Tłumaczę dosłownie notkę. Od godziny 1 po południu, czasu PDT, czyli u nas godzina 22, 13 czerwca do tej samej godziny, do 20 czerwca, trenerzy na całym świecie mogą odkrywać więcej Charmanderów, Syndakili, Gorolithów, Handlerów, Ponity, Swinubów, lodowy, Vulpixów i innych ich ewolucji. Możemy zwrócić uwagę również na Sneasele, Magmary, Cloystery, czy też inne Pokémony typu ognistego czy lodowego. Jest to idealny czas na rzucenie Pokébolami, gdzie za każdy rzut typu Nice, Great czy Excellent otrzymamy zwiększoną wartość EXPA. Czyli to, co nam w tej chwili co nam przekazać, to że po raz kolejny do Pokémon GO podczas tego eventu wprowadzał podwójny EXP. Chodząc po swoich okolicach, szukając Pokémonów, będziemy mogli zdobywać dodatkowego EXPA za wykluwanie jajek. Dodatkowo, w sklepie Pokémon GO będzie obniżona cena za Lucky Eggi o 50%. Do tej pory najlepszą ofertą było 25 Lucky Eggów za 325 coinów. Także miejcie oko na to. Pamiętajmy jednak, że ta informacja nie pochodzi bezpośrednio od Niantic, a od stron osób trzecich, więc równie dobrze może się okazać jako nieprawdziwa. Pamiętajmy jednak, że tak jak wspomniałem na początku, Team Evolution, który do tej pory nas informował o najnowszych wyciekach, ani razu się jeszcze nie pomylił. Także trzymajmy kciuki, a z mojej strony to było na tyle. Dziękuję za obejrzenie odcinka i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia! Hiya!